Inicjatorem powstania szopki był Maciej Sokołowski. On jest tutaj szefem wszystkich szefów, tak go określamy, to jest nasz przyjaciel. Maciek jest człowiekiem tysiąca pomysłów na minutę. Niektóre udaje mu się zrealizować i jakakolwiek budowla z Lego była pomysłem jego od samego początku. Szopka również, więc to jakby on jest pomysłodawcą. Natomiast wykonał tę szopkę razem z Michałem Pietkiewiczem, czyli tak naprawdę robili panowie to we dwóch. W Lądku Zdroju nocami budowali. Szacujemy, że szopka składa się z ponad 100 tysięcy elementów. Ciężko jest dokładnie to policzyć, ponieważ moment liczenia rozpoczęliśmy już na jakiejś etapie budowy. Wtedy można było tylko odtworzyć, ile na przykład łańcuchy mają tych elementów, licząc to, ile jest tam poziomów i tak dalej. Więc jest to około 100 tysięcy elementów, raczej powyżej niż poniżej. 120 figurek, w tym 52 ruchome. Przynajmniej na ten moment. Zobaczymy, jak będzie jeszcze później. Budowa, jak panowie określają, mówią, że budowa trwa półtora miesiąca ciężkiej, wytężonej pracy codziennej. Natomiast rozmowy, pierwsze projekty, zbieranie klocków, rozglądanie się, to tutaj już myślę, że półtora roku mniej więcej pierwszy pomysł i te pierwsze jakieś rozglądania się, co byśmy mogli zrobić i kupić. Szopka zbudowana jest w oparciu o tradycje budowania szopek ruchomych na Dolnym Śląsku, choć nie tylko, są to tradycje ogólnie słowiańskie. W szopce znajdziecie szopę, która symbolizuje stajnię. Mamy trójpodział, czyli nad szopą króluje góra, zawsze najwyższy punkt, który łączy sakrum i profanum. I po lewej część miejską, czyli część symbolizującą mury Betlejem. U nas w tej części znajduje się wieża kościoła parafialnego w Pasterce. Natomiast po prawej stronie, i tu już jest więcej ciekawostek, mamy świat wiejski. Znajdziemy masę odwołań do naszego świata, ale także świata gór stołowych. Będzie schronisko Pasterka, przed nim jestem ja, moja córka, tata Lei, pies, pomniczek, który został postawiony podczas imprezy punk rockowej i punk rockman również tam się znajdzie. Mamy balię, którą odpalamy, w której siedzi pirat. Ten pirat też ma swoją historię, dlatego że organizujemy imprezy przebierankowe i również takie pirackie. Większość postaci jest tutaj z jakiegoś powodu, czy to osadzonego kulturowo w historii narodzin Jezusa Chrystusa, czy też w świecie gór stołowych, czy też naszym prywatnym. Szopka planowa ma być całoroczna. W tym momencie jesteśmy poza sezonem, w związku z tym też miejsce, w którym się znajdujemy, czyli niegdysiejszy dom wypoczynkowy Szczelinka, teraz Pasterkowa, działa od środy do niedzieli. W sezonie, czyli gdzieś pewnie od ferii zimowych, z powrotem zacznie działać od poniedziałku do niedzieli. I w tygodniu oglądamy szopkę od 11 do 17, co dwie godziny, czyli 11, 13, 15, 17. W weekendy te wejścia są, częstotliwość wejścia jest zwiększona do co godziny, czyli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i koniec.